Ho, 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 ho! Witajcie w kolejnym odcinku wyzwania Sługo Gwiazdka w Tonskiej Indykacji. W ogóle, to my chyba źle nazywamy tą grę, bo to zdaje się jest Sługo Gwiazdkowa Przygoda, ale u mnie się przyjęło Sługo Gwiazdka, tak. Ja nie pamiętam, jak chyba ja tak to nazywałem, jak byłem dzieckiem. To po prostu Hugo. Pewnie nie potrafiłem czytać, czy coś. Nie. Także kolejny dzień, kolejna przygoda. Ruszamy! Do dzieła! Patrz, jakie skrzaty się już pojawiły. No, ale one były chyba cały czas. Nie były cały czas. Jak nie pamiętasz, to zobacz sobie nasze odcinki. Tu jest dzień 8, pamiętaj. Nie ma numeru 7. Kurio. To jest 10, kurde. What am I doing wrong? Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. Kurde, śpieszę się. Jest tak tu! Ja jeszcze te jezioro daję. Fuck! Mamy siódemkę nareszcie. Fuck! Kto to wymyślił? Dobra, jedziemy. Dołek wieżorze! Musisz zbierać prezenty przeskakując skry na krę. W każdym rogu ekranu znajduje się pudło w innym kolorze. Musisz zebrać po 4 prezenty w każdym kolorze i umieścić je we właściwym pudle. Kierunek możesz zmieniać za pomocą strzałek. I pamiętaj, aby nie stać zbyt długo na krze, bo zatonie. Dobrze. O, kurwa. A to jest co? To jest... Jaki to jest kolor? To jest zielony, nie? Jakie mam tą? Aha! Fuck! Ja już rozumiem. Opie zielone gdzieś są tam. Tak. Tanie zielone. Co się wydaje? O, kurwa. Oh my god. Ja tylko nie pamiętam tak szczerze. No, ja też zapomniałem o tej. No dobra, jedziemy. A to był żółty jednak. Zostało jak zeszłoroczny śnieg. A ile czas? Nie, tylko wrócić chciałem. Ale to będzie trudno do śpiewka tak chwilę. No nikt nie mówi, że będzie łatwo. Aha, żółty to jest taki jasny zielony, tak? No, te kolory są tu kupowane. Najgorsze jest to, że to się docina strasznie, nie? I ten. No. To tak jak było z tym odbijaniem tej kuli. Fuck. Nie nazwałbym tego spełnieniem świątecznych życzeń. Hej, ale bo już nie mam życia, nie? Powinienem już być martwy. Super, nie? Uhu! To masz prezent na Mikołaja z Miziony. Gol! W ogóle tak sobie pomyślałem, że w trakcie jak tak się gramy, to może być mało interesujące. Może jest bardzo interesujące, ja to nie wiem. Ale możemy porozmawiać na różne takie tematy okołogamingowe, nie? To jest taki mój pomysł na inwencję, żeby te odcinki były interesujące. I na przykład... To jest... Dziwnie, bo miały być chyba po 4 z każdej. Nie wiem, ale chodzi po prostu, żeby limit nie było trudniej, żeby się zmieniał. Wygrałem, ta gra jest zbugowana, więc... Ale to ja tak jeszcze chciałem zadać pytanie naszym widzom, skoro już zacząłem gadać o tym. Tak. Możecie w komentarzu, moi drodzy, ja już sobie tutaj będę brał mojego cukieraska. Możecie w komentarzu pisać, co sądzicie o tym najnowszym zwiastunie trzeciego epizodu Life is Strange. Bo ja jestem podekscytowany. 13 dni będzie można zagrać w Life is Strange Before the Storm epizod 3 i cała historia dobiegnie końca wreszcie. Więc piszcie nam, co sądzicie. Nie, moim zdaniem trochę smutno, bo to... Znaczy, no tak, ale wiesz, no... Jeśli ja mam tutaj zobaczymy. Tym bardziej, że wkrótce będzie jeszcze druga część Life is Strange. Co prawda z innymi postaciami, ale będzie... Tak, już zapowiedzieli. Co? Nie zapowiedzieli oficjalnie? To już od dawna wiadomo, że będzie druga. To jest... To było tak, że jak wychodził prequel, to oni jeszcze wypuścili osobno wideo, że powstaje poza prequelem druga część. Tylko, że z innymi będzie tymi, z innymi postaciami. Ale no, także piszcie, co sądzicie o tym najnowszym zwiastunie Life is Strange w komentarzach.
wszystkie trzy komentarze, które tam będą, mają mówić, co myślicie o Lemmy Strange najnowszym. Bo już nie graliście, to powinniście zagrać w stare i w to nowe też. A ja teraz będę zajadał się moim cukieraskiem, moim Kinder Bueno i widzimy się jutro w kolejnym odcinku Wyzwania Sługą Gwiazdka na Don't Keep Decatsing. Cześć! Hey!